Zapraszam wszystkich nominowanych oraz przewodniczącego Rady Miejskiej, przypomnę, honorowego patrona tego plebiscytu, pana Jarosława Lisieckiego. Zapraszam także do nas prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, pana Jarosława Urbaniaka. Prosimy na scenę wszystkich nominowanych. Proszę państwa, dla tych wszystkich, którzy są na sali i dla tych, którzy nas oglądają, to są wybitni obywatele tego miasta. Nagrodźmy ich jeszcze raz serdecznymi brawami. A ja państwu przypomnę nazwiska. Roman Biadała, Ewa Borowicz, Teresa Burkietowicz, siostra Wiesława Jankiewicz, Izabela Kaczmarek, Krzysztof Maleszka, Krystian Niełacny, Marian Sadowski, ksiądz infuat Tadeusz Szmyt oraz Emilia Szymendera. Zapraszamy do nas. Proszę państwa, dawno nie było tak urozmaiconego grona nominowanych do tytułu. Dawno nie było tylu kobiet. Gratuluję paniom przede wszystkim. Wynalazca, elektronik, osoby duchowne, pomagające słabym i potrzebującym, regionaliści, ludzie kultury. Taki jest Ostrów Wielkopolski, proszę państwa. Cieszymy się, że jesteśmy dumni, że mamy się czym pochwalić. Ja przypomnę tylko, że nominację wręcza w tej chwili pan Paweł Litwin, reprezentant głównego akcjonariusza grupy kapitałowej Lubawa oraz Tomasz Adamek, prezes zarządu firmy Litex Promo. A tam już z boku widzę stoi honorowy patron naszego plebiscytu, przewodniczący Rady Miejskiej Jarosław Lisiecki, który za chwileczkę otrzyma kopertę, w której znajduje się werdykt. Jeszcze chwileczka. Proszę państwa, pocieszmy się tą chwilą. Wszyscy na scenie. To na nich oddawaliście swoje głosy. Proszę do mikrofonu przewodniczącego Rady Miejskiej, honorowego patrona naszego plebiscytu, o odczytanie najważniejszego dzisiejszego dokumentu. Panie przewodniczący, kto zostanie ostrowianinem roku 2001? 11. Ten 2001 chyba był dla mnie bardzo pamiętny. Szanowni Państwo, kapituła plebiscytu Ostrowianin roku 2011 nadaje tytuł Ostrowianin roku 2011 pani Izabeli Kaczmarek. Izabela Kaczmarek, Ostrowianin, Ostrowianka roku 2011. Działaczka gospodarcza, pasjonatka koszykówki i wspaniały człowiek, proszę państwa. Bardzo cieszymy się, że pani Iza jest tutaj z nami. Prosimy tutaj do mikrofonu. Ale statuetki proszę nie wypuszczać z rąk. Pani Izo, bardzo proszę najpierw tutaj do nas, do mikrofonu.
Poprosimy o pomoc. Poprosimy Pani Izo tutaj do nas. Prosimy do nas do mikrofonu. Może pomóc? Ja chętnie wezmę, dziękuję bardzo. Tak wygląda ten dyplom, zobaczcie Państwo. Proszę Państwa, jestem ogromnie wzruszona. Ja nie wiem, jak długo będę mogła mówić, ale nie dlatego, że ktoś mi odbierze głos, bo sobie głosu odebrać nie dam, ale kiedy zacznę płakać ze szczęścia. Po prostu nie spodziewałam się tego wyróżnienia ogromnego. Chciałam podziękować organizatorom i kapitule, że w ogóle tutaj jestem. Natomiast rodzinie i przyjaciołom i mieszkańcom Ostrowa, że wygrałam ten plebiscyt. Myślę, że moje zaangażowanie w działalności handlowej miasta, jak i w działalności sportowej zbiera teraz żniwo. Wracając jeszcze do tematu sportowego, chciałam powiedzieć jedno. Osobą, która wyniosła mnie na salony jak gdyby tej koszykówki, był pan Kajetan Honzele, którego mieliśmy przyjemność oglądać. On pociągnął mnie do Warszawy i tam jak gdyby oszlifował. I przeniosłam to potem do Ostrowa i robimy teraz wspólnie tą koszykówkę w Ostrowie i myślę, że niebawem będziemy, może jeszcze nie w Ekstraklasie, ale ta pierwsza liga jest tym wymarzonym moim dzieckiem i sądzę, że zawodnicy, jak i trener, jak i pozostali działacze zrobią wszystko, żebyśmy mogli świętować w tym roku awans do pierwszej ligi. Dziękuję bardzo i jeszcze raz wszystkim, którzy na mnie głosowali oraz wszystkim w ogóle, którzy głosowali w plebiscycie. Dziękuję. Pani Izo, prosimy za należne Pani miejsce. Zapraszam Panią na fotel, a Pana Przewodniczącego proszę również o parę zdań. Proszę bardzo, ja podam. Musimy wziąć statuetkę i wyjść. Ostrowianka roku 2011 Izabela Kaczmarek. Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, my Ostrowianie możemy być dumni, bo w tym mieście jest mnóstwo wspaniałych działaczy kultury, wspaniałych działaczy społecznych, wspaniałych działaczy sportowych. Mogę śmiało powiedzieć, że sport i wspaniała kultura są to rzeczy, z których Ostrów znany jest na wszystkich kontynentach globu. Dzisiejszy wieczór należy do koszykówki. Kłaniam się serdecznie i pozdrawiam pana profesora Kajetana Honzelka, honorowego mieszkańca naszego miasta. Wszystkiego dobrego, panie profesorze. Cieszymy się, że może pan za pomocą łączy internetowych razem z nami świętować wielki sukces pani Izabeli Kaczmarek, jak i młodej koszykarki, która otrzymała nagrodę za największy talent sportowy. Pani Izo, jest Pani znanym w Ostrowie działaczem gospodarczym, ale przede wszystkim rzesze fanów koszykówki znają Panią z działalności na rzecz klubu Stal. Z naszą koszykówką ostrowską jest trochę tak, ona jest jak feniks popiołów. W latach 50. Miała czas swojej wielkości. Wszyscy doskonale pamiętają. To też nazwisko profesora Kajetana Honzelka. To nazwisko nasuwa mi się w tej chwili na myśl pana Teodora Grzędy. Później nie było tej koszykówki. Była drugoligowa. 98 rok. Ten feniks popiołów powraca. Wracamy do Ekstraklasy. Po 11 latach niestety Stal opuszcza Ekstraklasę, ale
znowuż rodzi się między innymi dzięki pani Izabeli Kaczmarek. Są nowe nadzieje, ostrowskie talenty, ostrowscy koszykarze, wspomagani starszymi kolegami. Znowuż jest nadzieja, że ostrowska koszykówka będzie, jak powiedziała pani Iza Kaczmarek, w pierwszej lidze. Ja liczę, że może kiedyś w Ekstraklasie, a może i, bo to miasto, stać na Mistrzostwo Polski w baskiecie. Czego życzę pani Izabeli, jak i wszystkim wielotysięcznym rzeszom basketu w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję państwu za uwagę. Jak było widać i słychać, przewodniczący jest również fanem koszykówki. A czy prezydent miasta również lubi tę dyscyplinę sportu? Panie prezydencie. Panie redaktorze, lubi nawet bardzo. Natomiast to jest zupełnie bez znaczenia, tak samo jak uwagi pani Sylwii na temat czy mężczyzna, czy kobieta. Komu jak komu, ale pani Izie ten tytuł się po prostu należał, niezależnie od płci. Właśnie zależnie od tego, co pani Iza przez wiele lat dla ostrowskiej koszykówki i dla ostrowskiego biznesu zrobiła. Moje gratulacje. Proszę państwa, Ostrowianin Roku ma ten przywilej, że oprócz tego, że zasiada tutaj przed państwem i będziemy gospodarować tą piękną statuetką, specjalnie dla niego jest dedykowana piosenka, która towarzyszy temu plebiscytowi od samego początku, od roku 1993. Staramy się, aby co roku śpiewała to inna, młoda i bardzo obiecująca wokalistka i w tym roku poprosiliśmy o wykonanie tego bardzo szczególnego utworu, bardzo szczególną wokalistkę. Proszę państwa, piosenkę Ostrowianina dla Ostrowianina Roku 2011 dla pani Izy Kaczmarek zaśpiewa Maja Gawłowska. Nasze miasto być może zwyczajne, spyta ktoś, cóż takiego w nim jest. Może nie wie, że Ostrów najbardziej jest mi drogi, jak życie, jak ty. U nas ludzie jak miasto zwyczajni nie żałują uśmiechów i serc, i ze wszystkich jednego wybrali, jedynego, a dzisiaj nim jest kolejny Ostrowianin Roku. Na co dzień bardzo zwykły ktoś, to może sąsiad obok z bloku, któremu nie brakuje trosk. On zawsze pomógł i doradził więcej niż trzeba. Za to, że chciało mu się chcieć. Nasze miasto być może zwyczajne, trochę zalet ma i trochę wad. Może ludźmi jest tylko bogate, dzięki nim dowie się o nas świat. Może piękne, a co?
których nie wierzysz, na spacer się przejdź. Zapal światło na rynku nad nami. Dziękujemy Ci, miasto, żeś jest kolejny Ostrowianin roku. Na co dzień bardzo zwykły ktoś, to może sąsiad obok z bloku, któremu nie brakuje trosk. On zawsze pomógł i doradził, więcej niż trzeba. Pani Izo, szanowna Ostrowianko roku, my też dziękujemy. Dziękujemy bardzo wszystkim nominowanym. Wielki, wielki honor, wielki szacunek dla Państwa, ale zwycięzca dzisiejszego wieczoru jest tylko jeden. Przyjemny ciężar zapewniam Państwa. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz podziękujemy Państwu oklaskami. Proszę Państwa, koledzy mi jeszcze podpowiadają, że jeszcze mamy ochotę trochę pocelebrować ten moment, dlatego jeszcze Państwa na sekundkę zatrzymam na tej scenie, Państwa nominowanych, a do nas zaproszę sponsorów i przyjaciół naszego programu. Wszystkich Państwa, którzy wręczali nominacje, bardzo proszę do nas na scenę do jednego pamiątkowego zdjęcia. Proszę organizatorów dzisiejszego koncertu i plebiscytu, proszę sponsorów i nominowanych we wszystkich kategoriach oraz tych, którzy nam pomagali w jego organizacji. Proszę tutaj do nas do jednego pamiątkowego zdjęcia na scenę. Proszę Państwa, nominowani sponsorzy i Ostrowianka roku 2001. Bardzo Państwu dziękujemy, zapraszamy na miejsca.